Także kliknij subika i dzwoneczek. Zostawcie suba, dzwoneczek i łapkę w górę. A popcorn jeszcze bym poprosił, bo to po prostu są cyrki, co oni odpierdalają. No nie są cyrki, to są fakty. Sam się do tego przyznałeś przed chwilą. Sodomito. Powiedziałem, jak wyglądała Bogdan. Czy byś się zezłościł, abyś był pod prysznicem? Zaparowane wszystko. Ja tutaj to jestem tak cenny plan. To ma znaczenie, czy on był, czy on śpiewał, takim jesteś, takim to ja sobie nagrywam, idziemy zaraz, tyle to tak, tak, i widać ci gąb dupę, nie? Nie widać było nic, kurwa, pokaż to nagranie, ale wy jesteście tempaki, kurwa. Szkoda mi w ogóle tam nie. Nie możesz obrażać, ale mojego ojca nie masz prawa. Jak on mnie obrażał również, więc mam prawo również. Ja obrażam się. Ej, chłopaki, gdybym ja nie istniał, to co? Wasze życie było smutne, nie? Ale cały czas tylko tańcula, tańcula, tańcula. My mówimy o faktach. Naprawdę, nie płyń tańcula. Jesteś sodomitą. Nie wiem, co to znaczy. Bardzo mi przykro. Jestem zepsuty. No, ja domyślam się, że nie wiesz, no bo ty podobno inżynierem jesteś, tak? Właśnie, inżynierem, więc matematyka, nie z polskiego. Tak, tak, słuchajcie, tak. Nie jest, nie jest mądrym ten ktoś, kto umie używać skomplikowanych słów do prostych czynności. Mądry jest ten ktoś, kto umie prostymi słowami opisać trudne rzeczy, kurwa. Idioci. Pozdrawiam. Dobrze. Michale Boxdel, bardzo prosta czynność. Jesteś z kolesiem w pokoju, koleś cię filmuje. No bardzo prosta czynność, o czym my rozmawiamy. To jest bardzo prosta czynność. Chyba ciągle się filmujecie własną, nie? Tak, no, to mocno się cały czas się filmujemy. Kurwa, to było normalne. Kwestia no tego, tego nie filmowaliśmy. Kwestia gustu, ja rozumiem, kole, no ty bo jesteś dyplomatą, Michale. Jeszcze raz? Kwestia gustu. Prosiłbym o wodę albo jakieś mleko, bo bardzo ostry kebab. Pigantnego mi strasznie. Dobra, dawaj tego za torek. Tańcu, cukier, nerwy. Ujawniłeś się tam, Sula, teraz przed całą Polską. No, kim jesteś, sodomito? Dobrze, słuchajcie, uporządkujmy chwilę jakby tą płaszczyznę, na której jesteśmy. Na samym początku do reżyserki bardzo bym prosił, żeby przynieść tutaj coś do picia dla Arka, bo wody kebab jest ostry. Smacznego, Arek, swoją drogą. Ja bym wody dla Mateusza poprosiłbym wodę. Ale wodziaka. Ale naprawdę, tak? Na początku się denerwowałem, a teraz już mam bekę z tych ludzi, bez kidu. To widzimy się na kolejnym odcinku. Pa! Pa, pa!